Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać coś takiego jak centralne twierdzenie graniczne. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy ileś tam zmiennych losowych x i każda ma na przykład już z góry określony rozkład, akurat tutaj zestandaryzowany normalny, bo zero-jedynkowy, i mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że suma pewnych zmiennych od pierwszej aż do 121 przyjmie wartość 5,5, mniejszą od 5,5, to my w tym momencie możemy korzystać z twierdzenia centralnego, granicznego. Generalnie chodzi o to, że możemy zestandaryzować ileś tam zmiennych losowych, jakby bazując na standaryzacji, ale trochę w innym wzorze. To nie jest po prostu, że od x odejmujemy średnią i dzielimy przez odchylenie standardowe. My robimy coś takiego, że ten element sumy, do którego my porównujemy, czyli do 5,5, od niego odejmujemy n, czyli liczbę tych naszych zmiennych losowych, razy wartość oczekiwana w tym rozkładzie, czyli będzie 0, przez odchylenie standardowe w tym rozkładzie wychodzi 1 i razy pierwiastek z liczby tych zmiennych losowych, czyli 121. Jeżeli w ten sposób przeliczymy, to widać, że ten zapis można zmienić na już bardziej uproszczony. A co ten zapis uproszczony nam będzie mówił? No właśnie to, że prawdopodobieństwo tego, że suma x-ów będzie mniejsza od 5,5, będzie stanowiło równoważny wynik, że x, dowolna pojedyncza zmienna losowa x będzie miała tak samo wartość mniejszą od 0,5. To jest ten wynik, jaki nam wyszedł po standaryzacji iluś zmiennych losowych. Jeżeli już wiemy, że mamy prawdopodobieństwo ma być mniejsze od 0,5, to już stosujemy typową standaryzację. A więc jeżeli znak jest prawdopodobieństwa mniejsze niż, to od razu możemy przechodzić na zapis od dystrybuanty dowolnej zmiennej losowej x, że interesuje nas wartość dystrybuanty dowolnej zmiennej losowej x o wartości 0,5, a jak już zmienną dosłownie x zestandaryzujemy jeszcze raz do rozkładu normalnego, choć w sumie dostaniemy dokładnie to samo, to jest może tak bardziej dla formalności, to w tym momencie możemy powiedzieć, że interesuje nas wartość dystrybuanty dla rozkładu tego zestandaryzowanego, zero-jedynkowego, dla 0,5 i teraz przełączamy sobie nasze tablice dystrybuanty rozkładu normalnego i szukamy dla u równego 0,5, czyli tu, i 0 części setnych, czyli nasz szukaną wartością w tablicach dystrybuanty jest 0,691. Jeżeli teraz przełączymy się z powrotem, mamy ten nasz wynik. Ten wynik będzie mówił o tym, że prawdopodobieństwo tego, że suma tych x-ów będzie mniejsza niż 5,5, wynosi 69,1%. Jeżeli macie problemy ze swoimi zadaniami, możecie do mnie pisać na adres mailowy, który teraz piszę, czyli zadania@projekty.małpa.wp.pl. Jeśli chodzi o subskrypcję, jak najbardziej mile widziana. Filmy można komentować, zadawać pytania, wszystko jest dla Was. Wszystko jest posegregowane w playlisty, przeglądajcie je, może znajdziecie właśnie interesujący Was film. Pewne kwestie mogą się Wam sprawnie wyjaśnić. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.